24 września, wspomnienie świętej Tekli, dziewicy i męczennicy. Historyczność świętej Tekli potwierdza jej bardzo dawny i powszechny w Kościele kult. Jej imię spotykamy w najdawniejszych martyrologiach, czyli w wykazach świętych, na wschodzie Martyrologium Hieronima oraz na zachodzie Dekret Gelasiusza. Z pisarzy kościelnych pisze o świętej Tekli po raz pierwszy Tertulian. Odkryto również dwa freski w Rzymie z III wieku przedstawiające świętą Teklę. Jeden z nich znajduje się w Muzeum Watykańskim i przedstawia męczeństwo świętej Tekli. Ślady kultu świętej bardzo dawne, bo sięgające wieku IV znaleziono m.in. w Marsylii i Egipcie. Ukazało się także bardzo wiele żywotów świętej i to w wielu językach. Jest w nich jednak tak wiele fantazji i legend, że trudno z nich wydobyć ziarno prawdy. Tekla miała pochodzić z Ikonium w Małej Azji. Chrztu miał jej udzielić święty Paweł Apostoł w czasie swojej pierwszej podróży po Małej Azji w latach 45-49. Złożyła ślub czystości i pozostała dziewicą, mimo że rodzice nawet biciem i katowaniem zmuszali ją do małżeństwa. Towarzyszyła świętemu Pawłowi w jego podróżach, usługując mu, jak to czyniły pobożne niewiasty wobec Chrystusa. Po męczeńskiej śmierci świętego Pawła Tekla miała udać się do Antiochii. Skazana została na śmierć przez pożarcie w amfiteatrze przez wygłodzone lwy. Zwierzęta jednak nie wyrządziły jej żadnej krzywdy. Ikonografia najczęściej przedstawia więc świętą Teklę w otoczeniu lwa czy też lwów. Niektóre żywoty nazywają świętą Teklę pierwszą męczennicą, jak pierwszym męczennikiem Kościoła był święty Szczepan. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, gdyż za Nerona poniosło w Rzymie śmierć także wiele niewiast. Według podania święta Tekla miała dożyć wieku późnego, bo około 80 lat i resztę życia miała spędzić jako pustelnica. Święta Tekla miała swoje sanktuaria w Seleucji, w Antiochii, w Dalisandos, w Selinuncie, w Konstantynopolu, w Apulii i w Mediolanie. Już sama liczba sanktuariów i ich rozmieszczenie dowodzą powszechności jej czci. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Tekli, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.